Sponsorem programu są Lasy Państwowe. Dzisiaj chciałbym Państwu pokazać, co na pewno Państwo wszyscy dobrze wiedzą, jak wyglądają nasze lasy, ale też chciałbym troszeczkę z Państwem tutaj zastanowić się, troszeczkę wyjaśnić, ile mamy tych lasów w naszym kraju oraz no, jak te lasy wyglądają, czym się różni od siebie las liściasty, iglasty oraz co to jest las mieszany. Na sam początek musimy sobie w naszych rozważaniach odpowiedzieć na pytanie w ogóle, co to jest lesistość. Lesistość jest to procent terenu naszego kraju, który zajmuje las. Oczywiście ta wartość przez historię naszego kraju tych ziem zmieniała się. Od bardzo dużej, bo wiadomo, że przed pojawieniem się człowieka większość terenów porastały lasy, wraz z działalnością człowieka ta lesistość zaczęła spadać. Tereny były zajmowane na potrzeby rolnictwa, rozwoju miast, miejscowości. No, dlatego, że drewno jest, zawsze było i jest niezbędne do naszego rozwoju, do rozwoju cywilizacyjnego. Oczywiście rozwój nauk leśnych o lesie jest stosunkowo niedługa. Kiedyś nie zastanawiano się nad lasem w ujęciu takim naukowym, nie zastanawiano się, jakie konsekwencje przyniosą nasze działania. Stąd też było takie działanie mocno surowcowe. Las był miejscem pozyskania drewna, tylko i wyłącznie. Nie spoglądano raczej w szerszym aspekcie na ochronę przyrody, chociaż warto to taką ciekawostkę wspomnieć. Pierwszym gatunkiem chronionym w naszym kraju był cis, a działo się to już za czasów króla Jagieły. A dlatego był chroniony, bo to był surowiec strategiczny. Z cisów robiono doskonałe łuki. Powierzchnia lasów w naszym kraju bardzo mocno spadła przez dwie wojny światowe. Wcześniej zaborcy, potem okupanci bez opamiętania trzebili nasze lasy. Gdzie potrafili łatwo pozyskać surowiec drzewny, robili to niestety na szkodę naszych lasów. Jednak już po wojnie bardzo dużo terenów było zalesionych i bardzo dynamicznie wzrastała nasza lesistość. Dzisiaj jest to około 30%, choć jak wskazują najnowsze badania Instytutu Badawczego Leśnictwa, tak naprawdę możemy mówić o 32% plus minus. Wynika to stąd, że grunty zostały nieprzekwalifikowane, a gdzieś opuszczone wioski, pola na słabych glebach, gdzie nie opłaca się uprawa roli, naturalnie pokryły się młodym lasem. Jak dzielimy takie podstawowe pojęcia nasze lasy? Jak wspominałem na wstępie, mamy lasy iglaste, liściaste i mieszane. Tutaj widzimy piękny drzewostan iglasty z podszytem, czyli z taką dolną warstwą drzew liściastych. W naszym kraju większość naszych lasów stanowi sosna pospolita. Jest to blisko 70% i pytanie, dlaczego tej sosny jest tak dużo? Z historii wynika, że kiedyś surowiec był najważniejszy, a gatunki iglaste, szybko rosnące, były pożądane. Stąd na niżu przyjmowało się, że powinniśmy sadzić sosnę, natomiast w terenach podgórskich i górskich był to świerk. Jednak takie uproszczone działanie, jak często w życiu bywa, zostało bardzo szybko zweryfikowane. Zaczęło się od zamierania świerczyn w Górach Izerskich, późniejsze dalsze problemy z zamieraniem świerczyn w Beskidach i potrzeba przebudowy tych drzewostanów. Także co roku ta ilość lasu iglastego spada na korzyść lasów mieszanych i lasów liściastego. Jednak no nie będzie to w takim stopniu, jakbyśmy tego chcieli, żeby będą piękne, stare dęby i buki porastały całość naszego kraju, bo lasy iglaste rosną na glebach słabych, a w wielu miejscach lasy zostały
oszczędzone przez lata historii w tych miejscach, gdzie gleby są bardzo słabe. Na takich glebach, które są zbudowane z piasków, suche, odwodnione, bardzo ubogie w składniki odżywcze, no to nawet przy naszej najlepszej woli prowadzenie lasu czysto liściastego w tym miejscu jest często niemożliwe. Stąd sosna, można powiedzieć, królowa naszych lasów, fantastyczne drzewo, bardzo wszechstronnie wykorzystywane w naszej gospodarce. Z drewna sosnowego produkuje się meble, produkuje się drewno konstrukcyjne, drewno na więźby. Pozostałości po produkcji robi się płyty drewniane służące do budownictwa. Samo drewno ma wiele fantastycznych właściwości. Lasy państwowe w miejscach, gdzie siedlisko pozwala, siedlisko, czyli zbiór takich warunków jak gleba, wilgotność, gleba, czyli jak ta ziemia żyzna jest, przebudowujemy drzewostany z iglastego na liściaste bądź mieszane, tak żeby ten las był najbardziej zróżnicowany, zróżnicowany gatunkowo, bo las zróżnicowany jest odporny na warunki, takie na niekorzystne warunki, czyli na zagrożenie ze strony owadów, pogody, jest bardziej stabilny i długotrwały. Jak widzimy, za mną znajduje się drzewostan bukowy, już odnowiony, czyli po drzewostanie, po lesie czysto sosnowym, jednogatunkowym. W tym miejscu wprowadziliśmy buka, bo siedlisko nam na to pozwalało. Oczywiście obok tego lasu dalej rośnie las iglasty z drugim piętrem, z domieszkiem gatunków liściastych. Jednak leśnictwo i sposób odnawiania gospodarki leśnej to często jest przewidywanie przyszłości. My tutaj posadziliśmy tego buka i on tutaj docelowo ma rosnąć grubo ponad 100 lat. A my nie wiemy, jak warunki przyrodnicze się zmienią. Stąd ważne jest, żeby sadzić różne gatunki w miarę możliwości siedliskowych, zróżnicować te drzewa. Takich przykrych rzeczy, która dotknęła nas przez ostatnie lata, jest to zamieranie jesionu. Jest to problem ogólnoeuropejski, w wyniku którego jesion ustępuje z naszych lasów. Nie ma na razie pomysłu, czyli nie ma środków zaradczych, jesion się wycofuje, usycha. Niestety zamiast jego już musimy wprowadzać inne gatunki i bardzo mocno ogranicza swoje występowanie. Z takich ciekawostek na temat drzew liściastych, to jeżeli zadaję często pytania, jakie jest najstarsze drzewo w Polsce, wtedy najczęściej pada odpowiedź dąb, a najlepiej już bartek. Jednak prawda jest inna. Najstarszym drzewem iglastym w naszym kraju jest cis. Cis ten rośnie koło Henrykowa Lubańskiego na zachodzie Polski i ma aż 1250 lat około. Dużo więcej niż najstarsze drzewo liściaste w naszym kraju, czyli dąb, który nawet nie osiągnął 1000 lat. Jak mówiłem wcześniej o odnowieniach, o tym, że przebudowujemy nasze drzewostany iglaste na te zróżnicowane, to jeszcze chciałem Państwu pokazać. Za moimi plecami, tam z tyłu, jest taki fragment starego drzewostanu. Jest to taka kępa starodrzewia, która zostaje na każdym zębie wykonanym, czyli fragmencie, gdzie odnawiamy, czyli wymieniamy pokolenie drzew do naturalnego składu. To jest takie działanie zwiększające bioróżnorodność, bardzo ważne dla gatunków owadów, szczególnie żywiących się martwym drewnem. Bo proszę Państwa, ta kępa, ona zostanie już do naturalnego rozkładu, czyli dożyje swoich lat, usknie i w naturalny sposób się wymieni, różnicując i wysokościowo, i wiekowo otaczający las. To też jest ważne z powodu ochrony samego lasu, bo to jest takie miejsce, gdzie jest to taki rezerwat, mały rezerwuar właśnie tych gatunków, które opierają swój cykl życia na martwym drewnie.
Należy podkreślić, że nawet dzisiaj na naszym etapie rozwoju cywilizacyjnym nie ma możliwości zastąpienia drewna jako surowca. Naukowcy określają kilkadziesiąt tysięcy zastosowań drewna, no, które nie jesteśmy w stanie zastąpić innymi materiałami. Także śmiało można powiedzieć, że drewno to jest surowiec nie do zastąpienia. Sponsorem programu są Lasy Państwowe.